W poprzednim odcinku weszliśmy do świątyni wraz z Wojtkiem i ledwo uszliśmy z życiem. W dzisiejszym odcinku postanowiłem wrócić do Palionowa, zobaczyć co tu się tak naprawdę stało, ponieważ od dawna mnie tutaj nie było. Wróciłem i zauważyłem pierwszą dziwną rzecz. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że będę śledził moją dziewczynę w troszkę inny sposób niż zazwyczaj, ponieważ mam potki na niewidzialność, dokładnie 8 potek sobie załatwiłem, którymi będziemy mogli stać blisko niej. O, jak widzicie, ona tam gdzieś kroczy sobie, biega sobie po górze. Właśnie widziałem, że się przygotowuje do jakiejś wyprawy i chciałbym zobaczyć, gdzie tak naprawdę idzie. Wypijemy sobie taką potkę i pójdziemy koło niej, będziemy mogli być tak naprawdę obok totalnie niej, ponieważ tutaj na serwerze większość osób prawdopodobnie ona też, bo z tego co pamiętam, to wyłączała. Jest coś takiego jak takie party klesy, co latają obok nas, kiedy wypijemy potkę. Ale my to wyłączyliśmy, żeby tego po prostu nie było widać na w Minecrafcie, ponieważ to też takie niezbyt fajne co jest, więc wyłączyłem to, żeby po prostu ona nie widziała, gdzie tak naprawdę jestem. Czekajcie, ona jest tutaj już gdzieś. Czekajcie, wypijam potkę szybko. Dobra, wypiliśmy potkę. O, już jestem niewidzialny. O, czekajcie, bo ona tutaj gdzieś była. Już se spadłem ze schodów na sam początek, więc niekorzystnie. Słuchajcie, na samym początku zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się odcinki podobają. Fajnie przyjmuje się kontent... O, jest tutaj. Fajnie przyjmuje się kontencik z Wojtkiem, z tą świątynią wam się podoba, więc cieszę się mega. I lecimy z tym kontentem dalej tak naprawdę, bez przerwy. Dobra, coś szuka w skrzynkach. Nie wiem za bardzo, co będzie robić. Jak widzicie, jestem niewidzialny, więc mnie totalnie nie widać. Ale coś bierze, jakąś skrzynkę, coś tutaj otworzyła w tej skrzynce. Będę próbował otwierać skrzynki razem z nią, żeby można było patrzeć, co ona tak naprawdę stamtąd zabiera. O nie, ona ma żelka, a ja nie mam żelka i będzie mi ciężko za nią w ten sposób podróżować, ale dobra, będę musiał... O nie, zapomniałem, że nie mam butów. Nie możemy tak skakać, o, ona mi może bardzo łatwo uciec w ten sposób. I domyślam się, że tak pewnie będzie. Mógłbym się ewentualnie do niej tepać. O, patrzcie w tą stronę, tak jakby coś widziała, ale... Nie wiem, że tu jestem. Dobra, leci sobie dalej. Ja jeszcze mam kawałek do niej, widziałem ją na Optifine tylko, ale dobra, zaraz ją dogonimy gdzieś tu, mam nadzieję. Chyba że założymy buty i się też strzelimy do niej, może nie zauważy, będziemy mieli może takiego farta, ale wątpię, szczerze mówiąc, żeby nam się to tak udało. Dobra, ona jest tam. Założę te buty i patrzcie, wystrzelę się i w powietrzu przełączam od razu tutaj. Odbijam się. O, idealnie do wody, przez co nie widziała prawdopodobnie butów. Dobra, udało nam się to. Ja nie mogę, dobra, ściągnęliśmy buty, jesteśmy dalej niewidoczni. Więc super, idealnie się udało. Mamy jeszcze 6 minut niewidzialności, więc muszę to pilnować. Dobra, ono sobie pójdzie tu przez wodę, bo oczywiście w wodzie się tych żelków nie da używać. Ale dobra, leci sobie gdzieś dalej. Jestem już też troszkę głodny, będę musiał też sobie coś zjeść zaraz, tak żeby nie słyszała, więc może odejdę gdzieś tutaj na bok. Żeby nie było, że zjadłem ziemniaka. Dobra, lecę znowu za nią. Ona leci w ogóle w stronę Wojtka, tam gdzie była, więc może ona chce lecieć do mnie, bo widzi, że jestem na serwerze. Tak samo, o, syn Paliona też jest na serwerze. Leci sobie gdzieś na tą stronę, żeby po prostu zobaczyć, czy może tam jestem. Pewnie do mnie leci. A ja sobie tutaj normalnie za nią łażę i mnie nie znajdzie. Zobaczymy dokąd ona pójdzie. Czekajcie, bym znikła na chwilę. Gdzie ona poszła? Ty. A nie, tu jest, dobra, mamy ją znowu. Muszę kontrolować ciągle tą niewidzialność, dobra, 5 minut, dobra, ona się tak rozgląda, jakby ktoś za nią miał iść. No tak, bo my jej powiedzieliśmy, żeby nie mówiła nikomu o tym miejscu. Więc ona się upewnia, że nikt za nią nie idzie, a tu troll, a tu ktoś idzie jednak, tylko na niewidzialności, więc niespecjalnie ona o tym wie. Dobra, coś tam, tu, nawet nie muszę się ukrywać, mogę normalnie koło niej chodzić. Pa, z wiśniakiem gada normalnie. Możemy podsłuchać o czym? O, przestali, nie zdążyłem podsłuchać. O, z drugim gada. A, chyba sprawdza, co mają do zaoferowania. No, te wieśniaki mogą mnie zdradzić, bo one chyba widzą mnie nawet, jak jestem niewidzialny. Dobra, patrzcie, ona idzie do Wojtka tam. Nie ma Wojtka na serwerze. O, syn Paliona wyszedł też, więc nie ma go. Ale dobra. O. Sprawdza, czy nikt za nim nie idzie. Dobra, ja robię szybką akcję. Szybko strzelę się tam do środka, żeby za nim nie iść. O, kurde. Perfekcyjnie, ściągam buty. Było blisko i mogę nas zauważyć. Ej, te marchewki kradnie. Patrzcie, co tu królik w ogóle gdzie wyskoczył. Pa, on teraz skacze, będzie łamał girę, bo one są nieprzewidywalne, te króliki. Ja nie mogę, dobra. Ale dobra, sadzi na nowo, więc spoko. Widocznie lubi marchewki, dobra, jak najbardziej to rozumiemy. 4 minuty jeszcze potki mam, czekajcie. O kurczę, rozmnaża, króliki rozmnaża, co jest grane. Czekajcie, zjem sobie na szybko ziemniaka. Dobra, o kurczę, idzie stąd gdzieś. Dobra, więc wystrzelimy się znowu w ten sam sposób. A nie, wróciła. Czekajcie, buty ściągnąć. Dobra, ściągnąłem buty. Wróciła gdzieś tutaj. Ja bym w sumie wolał się tam gdzieś wydostać stąd, na ten mur. Łatwiej by mi było w sumie wtedy stąd uciec też w razie czego. O nie, nie mogę tak tutaj wyjść.
Czekajcie, dobra, ona gdzieś idzie też chyba znowu. Dobra, idzie, dobra, wystrzeliwujemy się stąd, wystrzeliwujemy się. Uwaga, dobra, jesteśmy tutaj. Ona zaraz powinna wyjść z tamtej strony. Zobaczymy, w którą stronę pójdź. O kurczę, prawie spadłem, dobra, ściągamy te buty. Powinienem to dać tu, o, żeby mieć taki dostęp do tego. Dobra, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Czekajcie, zgubiliśmy ją. Gdzieś w tym tunelu przechodziła. Ale nie widzę jej teraz. O nie, zgubiliśmy ją. A tu jest, dobra, widziałem ją, widziałem buty. Idzie w stronę świątyni chyba. Idzie za czaszkami, idzie za czaszkami, więc ona chyba chce do świątyni wejść. A tam się ostatnio sporo wydarzyło, więc ona będzie teraz chciała sobie chyba takie powiem wam, nielegalne rzeczy sprawdzić, kurczę, bo my to ukrywaliśmy. Nie mówiliśmy o tych olochach, które tam są. Ale zobacz, o kurczę, mogło usłyszeć, jak mi D-Mate zadał spadek z wysokości, ale chyba nie usłyszała. Więc dobra. 3 minuty. O, mogła widzieć putkę, którą mam w ręce, ale chyba nie widziała. Chyba nie widziała, bo się nie zainteresowała tym, więc chyba nie widziała. Mamy póki co spokój. Dobra, lecę dalej. Dobra, ewidentnie idzie do świątyni. Ewidentnie chce tutaj wejść. Zobaczymy, jak wejdzie. Zobaczymy. Dobra, mamy jeszcze niewidzialność. O, założyła zbroję, żeby być gotowa na najgorsze, co ją to może spotkać. Ma pleca, które ode mnie dostała. Karton mleka, wiadomo. W końcu to Milki. Dobra. Nie zamurowała za sobą, więc mogłem wejść na spokojnie. Ale dobra, nie wie o tajnym przejściu, więc zobaczymy ile... Zobaczymy, czy tą dźwignię zauważy. Jak ją zauważy? Znaczy, no ją widać, ale zobaczymy, czy się odważy w nią kliknąć. Dobra, patrzy się w lawę i... Nie! Wrzuciła tam głowę! Wrzuciła głowę zombiaka, co jest grane? Creepera też, co? Skąd ona to ma? Wszystkie głowy wrzuca, jakie ma. To jest straszne. Totem nie... Co? Orężemy! Co? Co ona robi? Co ona? Jakiś hołd składa tu temu szkieletronowi? Co? Co ona w tym momencie wyprawia? Nie, jakąś książkę. No, na 100% był Mendik, na 100%. Czekajcie, otworzyła to. Od razu wiedziała, że to tam jest. Co jest grane? Ej, moja dziewczyna chyba coś przede mną ukrywa. Co jest grane? Czekajcie, dobra, schodzę tutaj. Za nią, zobaczymy. Czekajcie, kończy mi się zaraz niewidzialność, więc zaraz będziemy musieli to uzupełnić. Dobra, ona gdzieś tam idzie między tymi trumnami, więc ja sobie wypiję następną potkę, żeby już mieć spokój na następne 8 minut. Dobra, lecimy znowu za nią. Dobra, dotarła do końca. Tam, z tego co pamiętam, była skrzynka, ale ona już jest pusta. Nie, ona karmi zmarłych, normalnie marchewkami ich karmi. Co jest grane? Do wszystkich rzuca marchewki. Karmi zmarłych. Nie, to jest nawiedzone jakieś. Kochani widzowie, co tu się wydarzyło w tym momencie? O nie, idzie do tego grobowca takiego. Tutaj ktoś ważny musiał leżeć, bo tu żadnej trumny, jak widzicie, nie ma. Jest taki jeden tylko. O nie. Nie, ona się modli tu do niego. Co jest grane? To jest jakieś straszne. Co ona robi? Co ona robi? No ewidentnie się modli. Ja pierdolę. Moja dziewczyna nawiedzona jest jakaś. Moja dziewczyna jest nawiedzona jak nic. I co, też nakarmi go marchewką? Założyła czapkę, ściągnęła czapkę do modlitwy jeszcze. Co jest grane, czekajcie, nie ma marchewek chyba, żeby już go nakarmić. Ale coś szuka w plecaku. Diamenty. Karmi go diamentami. Nie wierzę w to. Co jest grane, karmi diamentami. Ciekawe, kto tu leży w ogóle. Trzeba się będzie jej spytać, kto tu leży, bo widocznie ona wie. Ja nie wiem totalnie, kto tu leży. Złote jabłka mu rzuca jeszcze. Co jest grane. Słuchajcie, moja dziewczyna, jeszcze mu się pokłoniła na koniec. Co? Dobra, to jest nienormalne. Ciekawe, gdzie teraz pójdzie. Ja nie mogę. Tam w prawo to nie pójdzie, bo tam jest zalane lawą pewnie. Ale pewnie pójdzie zobaczyć. A tu są kolejne trumny, które będzie karmiła. Nie, to jest nawiedzone. Słuchajcie, ja już się boję spędzać czas z moją dziewczyną. Już narzeczoną w sumie, bo się już oświadczyłem. Co jest grane? Karmi wszystkich marchewkami. Ja... Tak być nie może. Co? Ja może będę musiał z nią porozmawiać o tym. Jakiś, nie wiem, do jakiegoś egzorcysty z nią puścić coś. O, spray marchewkę jedną, bo już wyrzuciła i tak ją wziąłem niechcący. Dobra, no jak widzicie, tutaj nie przejdzie. Tu nie przejdzie, bo te dźwignie to nawet nie działają, bo jest rozwalony mechanizm. Więc no nie da rady przejść. Ale czekajcie, patrzcie, wrzucę tą marchewkę za niej. O! O, chyba zauważyła. Ale czekajcie, ona będzie mogła... Nie, co ona będzie robić teraz? Pali w tym wszystkie diamenty. Pali diamenty, co jest grane? Nie, kochani widzowie, czy wy to widzicie? Kłania się w lawie, to jest... Ona chyba wierzy w lawę. Dobra, nie wiem. Ona wychodzi teraz chyba stąd. Załatwiła, co miała załatwić i ucieka. Jak nic.
Jak nic stąd ucieka teraz w tym momencie? Te marchewki tu. Ci zmarli nie chcą tego jeść. A co jest grane? Oj, musimy szybko wyjść zanim to zamknie. Na farcie. Na farcie. Dobra, jeszcze się rozgląda, więc zdążyliśmy. No to te, a tu co zrobi? Ciekawe co tu wyrzuci. Ale tu w sumie złożyła największą ofiarę do tej lawy. Tu się znowu modli. O nie, ona coś klepie, klepie, odklepuje modlitwę jak nic. Patrzcie co ona tu robi. Ja, jak dobrze, że ja mogę być tak blisko niej i mogę na to patrzeć dzięki tej niewidzialności i mnie tu totalnie nie widać. Ale to jest posrane, naprawdę. Co ona teraz, ona coś z plecaka wyciąga, ona ma w plecaku wszystko przygotowane na tą czarną rzecz, co to jest. Nie, 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 to jest nie... Co ona zrobiła? Postawiła grób na nowo, ale go zniszczyła na chwilę. Co się wydarzyło w tym momencie? Ja jestem obsrany, to ta... O! Musimy szybko stąd wyjść, zanim zamknie! O! To... No, bo tak czasowo, minimalnie brakło i byśmy nie zdążyli. Ja nie mogę, dobra, czekajcie, muszę tu się odsunąć, bo jak we mnie szkielet trafi jakiś. Ciekawe, czy mnie widzą, jak jestem niewidzialny. Nie widzą mnie, nie widzą mnie szkielety. A nie, widzi mnie, ale nie strzela do mnie. Widzicie to? O, tam piorun walnął na moich oczach, dobra. Ona gdzieś idzie teraz. O, stanęła, stanęła sobie, żeby sobie odpocząć chyba na chwilę. Tylko dlaczego te szkielety w nią mnie strzelają? Co jest grane? A, ma jakieś zdolności teleportacji chyba nabyła przez rozwalenie grobu. Ona chyba jakieś moce nabiera przez to rozwalenie tego grobu śmiesznego. Ty, rozmawia z zombiakiem! Ona normalnie może z zombiakami rozmawiać, dziki nie atakuje! Co się wydarzyło w tym momencie, widzowie? Ja już jestem obsrany. Ja już nie wiem, co się dzieje na tym serwerze. Ja nie mogę. Moja dziewczyna potrafi rozmawiać z potworami i oni nic jej nie robią. To nie wiem, co się dzieje. Jakiś to Enderman teraz się też teleportował. Co się dzieje? Ciekawe, gdzie ona teraz idzie. Wraca z powrotem tutaj chyba do Wojtka, albo do Palionowa. Nie no, ja jestem... Jestem obsrany. Nie wiem, co się dzieje totalnie. Co ona zrobiła? Dobra, chyba wraca do Palionowa. Patrzcie, wilkołak. Normalnie, ty gada z wilkołakiem. Co się wydarzyło? Co ona robi? On z nią nie chce rozmawiać, kłócą się. Ona ma romans z wilkołakiem, jak nic. Co jest, wydarzyło się teraz? Co to jest? Czekajcie, się tu muszę gdzieś schować i wypić kolejną potkę, bo już mi się kończy, ta? A już i tak na pewno nie wykorzystamy wszystkich, a dla pewności wolę to wypić. Czekajcie, gdzie ona idzie teraz? Nie, no z ogrem gada, z ogrem gada. Co się wydarzyło? Z ogrem, bije ogra. Bije ogra. Ten ogr nie podnosi na nią ręki. Co jest grane? A, widzi mnie ogr. Popatrzył się na mnie, czekajcie, muszę uciekać. Widzi mnie, ale mnie nie atakuje. Coś dziwnego, co się wydarzyło. Te ogry chyba widzą tych, co są na niewidzialności, ale nie atakują, bo się boją, że coś się wydarzy. Dobra, ja nie wiem, co ja mam myśleć. Dobra, o, teleportowało ją znowu. Dobra, ona chyba teraz będzie wracać do Palionowa już. W tym deszczu. Co jest grane? Czekajcie, zobaczymy. Jeżeli wraca do Palionowa, to już będziemy kończyć odcinek, bo już nie będę tam za nią lazł. Nie, no bi... Nie, no, wiśniaka zabiła. Co on ci zrobił, kobieto? Moja dziewczyna zabiła wieśniaka. Dobra, wraca na Palionowo. Słuchajcie, ja wam dziękuję w tym momencie za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Ja nie wiem, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym, co moja dziewczyna właśnie w tym momencie odwaliła. Ja jestem załamany w tym momencie. Złożyła ofiarę. Wszystkim grobowcom wrzuciła, kurczę, marchewkę do jedzenia. I jeszcze zabiła wieśniaka i gada se normalnie z ogrem. Ja nie wiem, ten dzień jest pełen wrażeń, pełen wszystkiego. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, do zobaczenia już jutro na kolejnym odcinku. I zapraszam bardzo serdecznie na Plusa, ponieważ tam jest seria z Lego, z Dave'em. Tam możecie wbić, bo nagrywamy. Trzymajcie się. Trzymajcie się, do następnego razu. Na razie, pa pa.